Ósme spotkanie Kresowian to wspólna inicjatywa Stowarzyszenia Kresowian Ziemi Kłodzkiej, władz gminy Kłodzko, instytucji kultury oraz Gimnazjum Publicznego imienia Władysława Stanisława Reymonta w Kłodzku. W Parku Strażackim pod pomnikiem w hołdzie Polakom pomordowanych na Kresach Wschodnich kwiaty złożyli gospodarze, goście oraz wiele innych osób. Każdy naród, jeżeli chce funkcjonować, chce istnieć, musi mieć historię, musi o niej pamiętać, musi ją kultywować. Historia Kresów jest historią Polski. Tyle wybitnych osobistości, wybitnych osób i kultury, i gospodarki, ale także osób, które miały wpływ na rozwój gospodarczy Polski, no to właśnie z Kresów. Te nazwiska dzisiaj tutaj wymieniane, wybitnych naszych przecież i trzech wieszczów, i pisarzy pozytywizmu, poetów, Lwów, Wilno. Myślę, że w sercach wielu Polaków ciągle są tymi ważnymi miejscami, no wręcz tak nazwę, no, sanktuariami polskości. Historia w ogóle ma zawsze bardzo ważne znaczenie, zwłaszcza dla narodu. W tej chwili mówimy o tej historii, która tworzyła nasz naród. To są Kresy, z których bardzo wielu z naszych wielkich ludzi pochodzi, czy pochodziło. I trzeba o tym pamiętać. To jest historia, która była celowo zapominana przez lata Rzeczpospolitej Ludowej. W tej chwili czas o tym mówić i czas przypominać. Kresy to ziemie znajdujące się na skraju państwa, stanowiące jedyny w swoim rodzaju równoważnik nazwy geograficznej, obejmujący kilka regionów, obszarów etnicznych, krain. Rozumiany bywa też jako obszar polskiej swojskości. Bywa także synonimem małej ojczyzny Polaków poddanych wysiedleniom po II wojnie światowej z terenów, które w wyniku zmian granic znalazły się poza Polską. Obecnie w naszym kraju oraz na emigracji działa wiele związków i stowarzyszeń kultywujących pamięć o kulturze i tradycji Kresów. Czym zajmuje się Stowarzyszenie Kresowe? Jak wygląda działalność tego stowarzyszenia? Upamiętnianiem Kresów miejscowej ludności, zarówno tym młodym, jak i starszym, choć sami jesteśmy bardzo już starzy. Po uroczystej ceremonii goście zaproszeni zostali do Gimnazjum Publicznego imienia Władysława Stanisława Reymonta, gdzie czekał bogaty program artystyczny, poczęstunek, wystawa historyczna oraz małe targi książki o tematyce kresowej. Ziemię Wołyńską to też ziemia święta, którą zorały wojny błyskawice, którą wiekami tratowały wrogi, gdzie krew płynęła jak woda w Koryniu. Nigdzie nie znajdziesz tyle polskich mogił, co tam. Tam właśnie, na cichym Wołyniu.